Państwo dzisiaj jest obecny mimo wakacji. Jesteśmy tutaj przed Państwem po dziesiątkach godzin czy setkach godzin, jaką eksperci najlepsi, jaki w Polsce mamy, spędzili dyskutując nad tym problemem. Ja przed Państwem jestem dzisiaj jako prezes Narodowego Banku Polskiego, ale przede wszystkim jednocześnie i przede wszystkim jako przewodniczący Komitetu Stabilności Finansowej w funkcji makroostrożnościowej. To jest ciało, do którego jeszcze się Państwo do końca nie przyzwyczaili. Istnieje od jesieni zeszłego roku. Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, no to czy w Banku Centralnym Europejskim, to jest ciało odpowiedzialne za stabilność finansową naszego kraju, w tym stabilność bankową. To jest ciało, w którym pracują jednocześnie przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. I w tym charakterze przede wszystkim się do Państwa dzisiaj zwracam. Generalnie rzecz biorąc, walutowe kredyty mieszkaniowe nie generują same w sobie, tak jak to w tej chwili wygląda, ryzyka dla stabilności polskiego systemu finansowego. One w tej chwili są dobrze obsługiwane i nie powstają żadne w związku z tym napięcia z punktu widzenia czysto finansowego. Oczywiście w długim okresie czasu, kiedy wszystkie dane stają się zmienne, takie napięcia i niebezpieczeństwa istnieją. Poza tym problem jest wieloaspektowy. Jak wszystkie kredyty, a te w szczególności, istnieją bardzo ważne społeczne przesłanki dla ingerencji organów państwa. Przesłanki te w pełni, moim zdaniem, uzasadniają inicjatywę podjętą przez pana prezydenta, aby podjąć w tym zakresie jakieś działania. Należy jednak jednocześnie pamiętać, o czym zawsze mówił jednocześnie pan prezydent, a dzisiaj pan minister, że absolutnym priorytetem i warunkiem koniecznym przy podejmowaniu jakichkolwiek działań musi być zachowanie stabilności finansowej państwa. Pierwszym elementem proponowanego pakietu działań ostatecznie jest rekompensata dla kredytobiorców z tytułu tzw. spreadów walutowych stosowanych przez banki. Wychodzi to naprzeciwko kredytobiorcom spłacającym kredyty walutowe. Obniża kapitał pozostały do spłaty kredytu, a więc zauważalnie służy kredytobiorcom. Jednocześnie skala obciążeń banków z tego tytułu, jak to szacujemy, aczkolwiek bardzo znacząca, nie powinna doprowadzić do ich destabilizowania. Natomiast odnośnie do przewalutowania kredytów mieszkaniowych, czy sposobu przewalutowania, zwróciłem się do pana prezydenta, jako przewodniczący Komitetu Stabilności Finansowej, o odstąpienie od tej dotychczasowej pojawiającej się publicznie koncepcji i wprowadzenie alternatywnego rozwiązania. Przemawiają za tym poważne przesłanki w postaci ujawniających się, w szczególności w tej chwili, słabości sektora bankowego w Unii Europejskiej, związanego ogólnie z funkcjonowaniem banków w świecie zerowych czy ujemnych stóp procentowych, luzowania ilościowego, a ostatnio Brexitu i kryzysu bankowego we Włoszech. Po przeprowadzeniu wszystkich pogłębionych analiz stało się jasne, że ustawowe, jednorazowe przewalutowanie kredytów walutowych na złote w takich uwarunkowaniach jest niemożliwe. Negatywne skutki dla stabilności systemu finansowego, polskiej waluty, mówimy o bardzo poważnym zagrożeniu dla polskiej waluty, finansów publicznych i konsekwencji całej gospodarki, nas wszystkich, byłoby po prostu zbyt duże. Przewalutowanie kredytów walutowych powinno jednak nastąpić w rozsądnym czasie i będzie miało miejsce. Posłużą temu odpowiednie i zdecydowane działania podjęte w konsultacji z Komitetem Stabilności Finansowej, którego w funkcji makroostrożnościowej jestem przewodniczącym. Działania te dostarczą bankom silnych bodźców do samodzielnej restrukturyzacji kredytów na drodze negocjacji z klientami. Zostaną wprowadzone dodatkowe wymogi regulacyjne dla banków, które spowodują, że dalsze utrzymywanie kredytów walutowych będzie dla nich całkowicie nieopłacalne. Jednocześnie nadzorcy określą pożądane ramy procesu przewalutowania kredytów czy ewentualnie innej formy restrukturyzacji w zależności od sytuacji i oczekiwań kredytobiorcy. Taka otwarta formuła przewalutowania zapewni, że klienci otrzymają od banków korzystne warunki, a sam proces będzie jednocześnie kontrolowany i co najważniejsze stopniowy.
nie będzie w ten sposób zagrażał stabilności systemu finansowego. Ta stopniowość, a nie jednorazowość jest tutaj kluczem całego problemu. To jest główny problem, nad którym cały czas pracowano. Proces przewalutowania będzie w ten sposób rozciągnięty w czasie, ale będzie to jednocześnie czas relatywnie krótki, rozsądny, niezbyt długi, ale też nie nagły. Rozłożenie w czasie tego procesu będzie istotnym elementem zachowania stabilności finansowej państwa. Warto przy tym wziąć pod uwagę sytuację na światowych rynkach finansowych, o czym już była mowa. Jest ona oczywiście niemożliwa do przewidzenia na najbliższe lata. Faktem jest jednak w tej chwili, że w ocenie prezesa Szwajcarskiego Banku Narodowego frank szwajcarski jest obecnie silnie przewartościowany. Szwajcarski Bank Centralny oczekuje, że to będzie w miarę upływu czasu się zmieniać. Jednocześnie w ocenie NBP-u złoty pozostaje silnie niedowartościowany. Też oczekujemy, że w miarę upływu czasu ta sytuacja będzie się zmieniać. Podsumowując, zostaną zastosowane maksymalnie dostępne środki, jakimi dysponuje państwo polskie, które będą stanowić istotne wsparcie dla kredytobiorców walutowych, a jednocześnie nie naruszą stabilności systemu finansowego. Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej funkcji makroostrożnościowej 10 sierpnia, czyli już zaraz, wystąpię z wnioskiem o powołanie specjalnej grupy roboczej do spraw restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, której zadaniem będzie przedstawienie ostatecznej koncepcji. Po naszych wystąpieniach dostaną państwo wydrukowane materiały, które będą mogli państwo sobie w szczegółach przestudiować. Dwa słowa, proszę państwa, o tej propozycji działań nadzorczych. Na czym ona będzie polegać? Kształt tej propozycji będzie ostatecznie opracowany przez Komitet Stabilności Finansowej i realizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczywiście ustawowa ingerencja w umowy kredytowe, w tym szczególnie walutowe, wiąże się z wieloma ryzykami i powinna być niezwykle ostrożna. Jak już mówiłem, skala tego problemu w zależności od tempa restrukturyzacji, jaką przyjmiemy, niesie różne zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego, polskiej waluty, całej gospodarki. Ustawowa ingerencja stwarzałaby bardzo poważne ryzyko o charakterze prawnym i mogłaby wywrzeć bardzo silny, negatywny wpływ na finanse państwa, na finanse publiczne, w szczególności na budżet, zwłaszcza w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania inwestorom zagranicznym w wyniku przegranych procesów na arenie międzynarodowej. Z tych powodów właśnie proponujemy inne rozwiązanie. Znacznie bezpieczniejsze restrukturyzacje portfela walutowych kredytów mieszkaniowych i proponujemy rozwiązanie oparte na zdecydowanej ingerencji nadzorczej, która wymusi porozumienia banków z klientami. Doprowadzi to do stopniowego przewalutowania kredytów walutowych, jednocześnie istotnie ograniczając ryzyka, które wiązałyby się z ustawową ingerencją w umowy o walutowe kredyty mieszkaniowe. Proces restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych powinien zostać zainicjowany przez odpowiednie, zdecydowane działania, które z jednej strony wymuszałyby podjęcie restrukturyzacji, a z drugiej nakreślały ramy pożądanego kształtu restrukturyzacji. Dwa główne elementy będą zawarte w tych rozwiązaniach nadzorczych, w moim przekonaniu. Istotne zwiększenie wymogów ostrożnościowych związanych z portfelami walutowymi w bankach, wymuszające ich restrukturyzację i wydanie rekomendacji wytycznych dla banków w zakresie sposobu restrukturyzacji kredytów walutowych z przewalutowaniem jako głównym instrumentem. Organ nadzoru finansowego powinien istotnie zwiększyć wymogi ostrożnościowe związane z utrzymywaniem przez banki portfela walutowych kredytów. W ten sposób zachowanie obecnego stanu stałoby się dla banków bardzo nieopłacalne. Miałoby silne ekonomiczne bodźce do aktywnego zmniejszania portfela kredytów walutowych mieszkaniowych. Ponieważ zmniejszanie tego ryzyka, tego portfela odbywałoby się na zasadach dobrowolności,
Banki musiałyby zaproponować takie warunki restrukturyzacji, które byłyby atrakcyjne dla kredytobiorców. Zwiększenie wymogów ostrożnościowych powinno dotyczyć przede wszystkim wymogów kapitałowych. Tak, aby banki mające kredyty walutowe musiały utrzymywać z tego tytułu wartość kapitału istotnie wyższą, niż ma to obecnie miejsce. Najlepszym sposobem na podwyższenie wymogów kapitałowych dla kredytów walutowych byłoby zwiększenie wag ryzyka. To jest parametr determinującego, w jakim stopniu dany składnik aktywów banku musi być pokryty jego kapitałami. Po wprowadzeniu wyższego poziomu wag ryzyka, brak działań po stronie banku skutkowałby wyraźnym spadkiem jego współczynników kapitałowych, warunkujących możliwość prowadzenia dalszej działalności. Natomiast przewalutowanie kredytu automatycznie przekładałaby się na spadek wymogów kapitałowych, poprawiając sytuację kapitałową banku i jego możliwości rozwojowe. Ze względu na harmonizację wymogów kapitałowych wprowadzoną w Unii Europejskiej pakietem CRD, niemożliwe byłoby ogólne, jednolite podwyższenie wagi ryzyka dla wszystkich banków, to znaczy w ramach tzw. filaru pierwszego. W skali stanowiącej istotne zwiększenie w porównaniu do obecnych wymogów. Byłoby to możliwe jedynie do poziomu 150%. Zwiększenie wag ryzyka może natomiast i powinno być dokonane w ramach tzw. filara drugiego. W procesie badania i oceny nadzorczej, tzw. BION, oddzielnie dla każdego banku. Pozwoliłoby to na jak najlepsze skalibrowanie wag ryzyka, tak aby mogło ono uwzględniać charakterystykę poszczególnych banków i ich portfela kredytów walutowych i ostatecznie spowodować, aby banki były zmuszone do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji kredytów walutowych, w tym zwłaszcza przewalutowania. Podwyższenie wag ryzyka powinno być rozłożone w czasie, o tym mówiłem wcześniej, ale jednocześnie skala zwiększenia wag musi być bardzo wyraźna i zdecydowana. Ścieżka dochodzenia do tej wagi byłaby zawarta w jednorazowej decyzji nadzorczej i komunikowana bankowi. Tym sposobem banki uzyskałyby czas niezbędny na podjęcie działań dostosowawczych, to jest stopniową restrukturyzację kredytów, miałyby jednak pełną świadomość, że jest to działanie nieuchronne. Dlatego też niezbędnym wsparciem dla restrukturyzacji byłoby takie skalibrowanie wag ryzyka, aby efekt kapitałowy był docelowo wyższy niż koszty przewalutowania. Restrukturyzacja wymagałaby jednocześnie zgody klientów, zatem banki musiałyby zaproponować odpowiednio korzystne warunki i negocjować je z klientami. Jednocześnie banki będą mogły rozłożyć w czasie proces restrukturyzacji, co chronić będzie stabilność systemu finansowego i w szczególności polskiej waluty. Podwyższenie wag ryzyka wymaga działania i decyzji KNF-u, nie wymaga natomiast żadnych zmian ustawowych. Istotna oczywiście jest komunikacja tych decyzji i wydanie rekomendacji dotyczącej stopniowej restrukturyzacji kredytów walutowych. Atutem przedstawionego rozwiązania dodatkowym jest także możliwość wpływu na postawę zagranicznych banków macierzystych oraz nadzorujących je organów nadzoru, Odpowiednim narzędziem wydaje się zalecenie Europejskiej Rady do spraw ryzyka systemowego dotyczące kredytów w walutach obcych. Obowiązywanie tzw. zasady wzajemności zapobiegnie sytuacjom sprzedaży portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych za granicą w celu obejścia podwyższonych wag ryzyka w Polsce. Zarysowana idea wymaga określenia ścieżek dojścia i docelowego poziomu wag ryzyka dla poszczególnych banków. Docelowe poziomy wag ryzyka powinny być odpowiednio wysokie, aby zainicjować samoistne, natychmiastowe działania dostosowawcze banków. Dokładne skalibrowanie wag ryzyka powinno być dokonane przez KNF, która powinna także niezwłocznie wdrożyć postępowanie w tej sprawie. Wskazane jest, żeby zwiększenie wymogów kapitałowych było uzupełnione rekomendacjami nadzorczymi skierowanymi do wszystkich banków posiadających ekspozycję na portfele walutowe. Rekomendacje to powinny w szczególności wskazywać na konieczność restrukturyzacji tych kredytów oraz wskazywać przewalutowanie jako główny instrument restrukturyzacji oraz określać pożądane tempo przeprowadzonej restrukturyzacji. Te wytyczne powinny składać banki do brania pod uwagę potrzeb ochrony konsumentów i obniżenia ponoszonych przez nich kosztów i ryzyka. W szczególności rekomendacje nadzorcze powinny wymuszać, aby w pierwszej kolejności i na jak najlepszych warunkach dokonana została restrukturyzacja kredytów tych klientów, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej.
mają jak najwyższe wskaźniki, po prostu pokazujące na zagrożenie kredytowe. LTV i DST. Częścią rekomendacji nadzorczej mogło być również wskazanie innych możliwych form restrukturyzacji kredytów, uzupełniających lub alternatywnych w stosunku do przewalutowania, ale skutkujących jeszcze szybszą spłatą kredytu i ograniczeniem ryzyka walutowego kredytobiorcy. Przykładowo, bank mógłby oferować klientom inne zmiany w umowach, jak na przykład możliwość wcześniejszej spłaty nadpłaty w przypadku zdecydowanej większości kredytobiorców w dobrej sytuacji finansowej, zmiany okresu kredytowania czy refinansowanie kredytu na warunkach preferencyjnych dla klientów. Możliwe mogłoby być też przejęcie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu, tak zwane oddania klucza w przypadku niektórych kredytobiorców w trudnej sytuacji. Ten materiał także Państwo dostaną po zakończeniu naszych prezentacji. Dziękuję. Dzień dobry. Przedstawię może główne